Pyszna babciu, kochany dziadku, w tym wyjątkowym dniu życzymy Wam dużo zdrowia i uśmiechu. Dziadku i babciu, będziecie zawsze w naszych sercach. Dziadku mój kochany, jesteś plasterkiem na rany. Rozpieszczasz mnie i wspierasz. Uczysz, jak dobrze wybierać. Znasz wiele historii ciekawych i uczysz prawdziwej zabawy. Zabawny w tym jesteś na dokładkę. Dziękuję, że jesteś moim dziadkiem. Życzę Ci, babciu, życia najdłuższego, uciechy, szczęścia i zdrowia dobrego. Kochana babciu, życzę Ci szczęścia i dostatku. Uśmiechaj się zawsze, pokochaj Cię szczerze. Zauważcie i na spacerze. Dziadziusiu, na Ciebie zawsze można liczyć, dlatego bydło dziadka chcę Ci życzyć zdrowia, radości i siły do życia, bo jest jeszcze tyle do odkrycia i tyle do zrobienia, nie spełnić swoje wszystkie marzenia. Babcia z dziadkiem Ci świętują, wszystkie wnuki więc pracują, ze strachu, że w każdym kątku przypilnują dziś porządku. W kuchni błyszczą już talerze, Lusia babci bluzkę bierze. Lusia już podaje kapcie, bardzo kocham swoją babcię. Dzisiaj wszystkie smutki pryć, święto dziadku ważna rzecz. Życzę Ci, babciu, zdrowia dobrego, gdyż skarbu lepszego nie znam od tego. Miłość ma również wielkie znaczenie, te jednak doznasz na pewno ode mnie. Bądź zatem zdrowa i bardzo szczęśliwa, a naszej miłości niech w sercach przebywa. Kochać Cię będę i kochać nie przestanę, bo wiem, że od Ciebie to samo dostanę. Kochany dziadku, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, popyszności. Na dzień dziadka dużo gości, by te chwile były miłe i krążył jak motyle. Dziś dzień dziadków nie psocimy, tylko dobrze Wam życzymy. Wy bronicie nas od draki, bo byśmy małe rozrabiaki. Całujemy. Całujemy Was serdecznie, żyjcie długo, nawet wiecznie. Z okazji święta babci, ja dzisiaj babci nauczę, jaka powinna być wnuczka i jaki powinien być wnuczek. Po pierwsze, proszę babci, ja już od dawna uważam, że nic tak wnucząc nie zdobi, jak piękny uśmiech na twarzach. Babciu najmilsza i najdroższa, Twoja miłość jest najsłodsza, szczera i bezwarunkowa, prawdziwa i bezproblemowa. Dlatego chcę podziękować i życzenia moje ofiarować. Z serca prosto płynące, prawdziwe i gorące. Zdrowia, szczęścia i radości, nadziei i wielkiej miłości. 100 lat babciu. Nowoczesna babcia nie założy kapcia. Woli getry od spódnicy, gdy zje ciastko, zaraz ćwiczy. Zamiast kremu z czekoladą, jabłka i sałatę zjada. Kiedy proszę przebrać lalę, babcia mówi po serialu. Zamiast robótki na drucie, woli kumy orbit rzucie. Gdy spać kładę się wieczorem, marzę o bajce z humorem, o piosence do poluci, bo zasypiam w kolebusi. Kocham mocno babcię i dziadka, to nie żarty moi mili. Dzisiaj im życzenia składam, by 100 latek jeszcze żyli. Dla dziadziusia od wnusi, by dziadziuś męczyć się nie musiał, by długo żył i zdrowy był. W tym wyjątkowym dniu życzę Wam dużo zdrowia i uśmiechu. Dziękuję za troskę i cierpliwość. Bardzo, bardzo kocham braj. Dla dziadziusia od wnusi, by dziadziuś się męczyć się nie musiał. By długo żył i zdrowy był. To był.
bo kocham go z całych sił. Kochany dziadku, zacznę zwyczajnie, że z tobą w domu jest bardzo fajnie. I w deszczu, i w słote, w smutku, w radości, uczysz i wspierasz życia w miłości. Dlatego dzisiaj chcę ci dziękować i skromny bukecik kwiatów darować. Wie babcie zdrowia co dzień, a nie wyłącznie od święta. Więc wnuczek ma się uśmiechać, a wnuczka ma być uśmiechnięta. Babcie, dobre wnuczka, posiedzi obok łóżka, przeczyta bajeczkę przez sen i zawsze sprawia, że